Naukowo zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętą tematyką bezpieczeństwa w internecie, między innymi cyberbezpieczeństwem, ale tak ukierunkowanym szczególnie na ochronę danych osobowych. Słynne przepisy RODO nie są mi obce i staram się je z jednej strony przekazywać studentom w takim wymiarze praktycznym, żeby przydawało im się to w codziennej pracy, ale też badamy to od strony naukowej. Ta problematyka, którą się zajmuję, ma szczególny charakter, dlatego że wymaga takiej szerokiej współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych. Ja badam te zagadnienia najbardziej pod kątem bezpieczeństwa osób fizycznych, ich praw i działań, jakie powinni podejmować, żeby byli bezpieczni, ale siłą rzeczy współpracuję też z psychologami, z informatykami, dlatego że cyberbezpieczeństwo ma charakter interdyscyplinarny. Nie poradzimy sobie z tym tylko w naukach społecznych, nie poradzimy sobie tylko w naukach o bezpieczeństwie, nie poradzą sobie tylko informatycy, tylko wszyscy muszą w tym zakresie współpracować. Znajdujemy się teraz w naszym nowoczesnym laboratorium, w którym właśnie badamy różne zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem. To laboratorium służy naszym studentom, służy też do badań naukowych. Tak naprawdę umożliwia badanie cyberbezpieczeństwa pod bardzo różnymi względami. Na pewno studenci takich kierunków jak bezpieczeństwo wewnętrzne koncentrują się bardziej na zarządzaniu kryzysowym związanym z tym, że może wystąpić jakiś cyberatak, natomiast studenci kierunków informatycznych będą bardziej zajmowali się tym, jak od strony technicznej, od tej strony specjalistycznej przeciwdziałać takim atakom i w jaki sposób temu zapobiegać. Efektem mojej pracy są publikacje naukowe, są też konferencje, które odbywają się na naszej uczelni. I tak naprawdę to, co dla mnie jest najważniejsze, to to, żeby ta wiedza, którą tutaj w ramach Instytutu pozyskujemy, analizujemy, badamy, była też przydatna w życiu zawodowym naszych studentów. Tutaj współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym bardzo sprzyja temu, że staramy się poprzez odpowiednie kształtowanie zajęć, poprzez rozwiązywanie zadań typu case study, analizy różnych przypadków, przygotowywać studentów do realnych sytuacji, które wystąpią w ich zakładach pracy. Jeśli chodzi o prowadzone badania naukowe, to tak naprawdę problematyką ochrony danych osobowych i tych danych w internecie zajmuję się od kilkunastu lat. Mieliśmy już wtedy świadomość, że liczba danych będzie systematycznie wzrastać, że będzie zapotrzebowanie na to, żeby te dane odpowiednio zabezpieczać. Jest to coś naturalnego, tak samo jak rośnie liczba używanych samochodów czy urządzeń elektronicznych przez użytkowników każdego dnia. Te badania początkowo miały oczywiście mniejszy charakter, mniejszą skalę. Też mniej badaczy w skali takiej ogólnopolskiej zajmowało się tą problematyką, więc każda interesująca publikacja, każdy analizowany przypadek był takim pewnego rodzaju naukowym rarytasem. Obecnie te badania są rzeczywiście prowadzone na szeroką skalę. Takim momentem dla mnie bardzo ważnym był początek pandemii COVID-19. Jako osoba zajmująca się realizacją przepisów RODO i analizą przepisów RODO, stanąłem przed takim wyzwaniem, żeby zająć się tym, czy te przepisy będzie się dało implementować do nowej rzeczywistości, nowej sytuacji, w jaki sposób stosować je teraz w zakładach pracy, czy te przepisy RODO powinny zejść na dalszy plan, dlatego że jest pandemia, są zupełnie inne wyzwania. Tak naprawdę okazało się, że te przepisy i te rozwiązania, o których mówiliśmy jeszcze, jak nie spodziewaliśmy się pandemii, okazały się bardzo potrzebne w tym okresie, kiedy były tak zwane lockdowny, kiedy bardzo dużo zakładów pracy przechodziło na pracę zdalną. To, co było istotne, to to, że nasi studenci przychodzili z bardzo konkretnymi pytaniami dotyczącymi tego, co mają robić podczas pracy zdalnej, żeby było bezpiecznie, czy w ogóle mogą taką pracę zdalną wykonywać na przykład na swoich komputerach w domu, na swoim łączu internetowym, czy pracodawca powinien im zapewnić odpowiednią infrastrukturę. I tego typu dylematy rozwiązywaliśmy. Było to coś takiego bardzo aktualnego, dlatego że też bardzo często, regularnie zmieniał się stan prawny i wypracowywano nowe rozwiązania. Teraz, jak wiadomo, w kodeksie pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej i wszystko jest dla nas jasne. Wystarczy przygotować odpowiednie procedury i po prostu je stosować. Natomiast w przeszłości bywało z tym różnie. Wiele zakładów pracy robiło to po omacku. Nie wiedzieli tak naprawdę, jak to robić, kiedy takiego pracownika trzeba skierować na taką pracę, więc zastanawialiśmy się,
nad tym na bieżąco i myślę, że wiele takich problemów tutaj na uczelni udało się nam rozwiązywać, które później rzeczywiście zaprocentowały wartością dodaną w naszym otoczeniu społeczno-gospodarczym, kiedy w tych zakładach pracy po prostu dzięki temu, co tutaj robimy, wiedzieli, co mają robić. Bardzo często, kiedy zastanawiamy się nad problematyką ochrony danych osobowych, musimy w pierwszej kolejności zdefiniować dane osobowe, czyli wiedzieć, że są to informacje, na podstawie których albo zidentyfikowaliśmy, albo możemy zidentyfikować osobę fizyczną. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli nie mamy do czynienia z danymi osobowymi, czyli coś nie mieści się w tej definicji, to najzwyczajniej w świecie nie będziemy tutaj stosować przepisów RODO. Mogą być to informacje bardzo wartościowe, od których zależy to, czy będzie działało jakieś przedsiębiorstwo, czy nie zostanie wykradziona jakaś tajemnica. Niemniej jednak stosujemy wtedy inne regulacje i zupełnie inaczej podchodzimy do tych problemów. Zdarza się też, że rozwiązujemy bardzo konkretne dylematy i przypadki. W ramach prowadzonych badań naukowych opracowywałem ekspertyzę w zakresie tego, jakie dane można udostępniać, a jakie nie można. Zgłosił się do nas przedsiębiorca, który bierze udział w licytacjach komorniczych i w tych licytacjach komorniczych kupuje różnego rodzaju produkty. Później okazywało się, że komornik, który prowadzi taką licytację, przekazuje jego dane osobowe osobie, która była właścicielem tego przedmiotu. Ten przedsiębiorca nie ukrywał, że ma z tego powodu różnego rodzaju problemy, nieprzyjemności i pytał, czy można napisać skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czy można w jakiś sposób pomóc mu, żeby komornik tych danych nie udostępniał. I tak naprawdę po przeprowadzeniu analizy tego przypadku okazało się, że komornik nie tylko może przekazywać takie informacje o tej osobie, ale wręcz ma taki obowiązek, bo taki obowiązek nakładają na niego obowiązujące przepisy prawa. Więc tutaj czasami jest tak, że chcemy, żeby RODO nam pomogło, ale okazuje się, że inne przepisy stanowią inaczej i musimy się stosować do tych przepisów. Prowadzę zajęcia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także na administracji, jak również na zarządzaniu. Jednakże o kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i praktycznym aspekcie nauczania na naszej uczelni chciałabym jakby kilka słów powiedzieć. Kierunek ten pozwala zdobyć zarówno wiedzę teoretyczną, ale jak już wcześniej powiedziałam, przede wszystkim wiedzę praktyczną w zakresie funkcjonowania bezpieczeństwa naszego państwa. Kiedy mówimy o bezpieczeństwie naszego państwa, być może na co dzień nie zwracamy uwagi na to, skąd to bezpieczeństwo się bierze. Natomiast większość ludzi jest w stanie jakby określić instytucje, organy, które wiążą z pojęciem bezpieczeństwa państwa. I tutaj należy rozpocząć chyba od dość oczywistych instytucji, jakimi jest policja, wojsko, straż graniczna. Trochę mniej oczywiste instytucje takie jak służba więzienna. Należy również pamiętać o organach i instytucjach, z którymi mamy styczność w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu, na przykład pożary czy wypadki. Mam tutaj na myśli Państwową Straż Pożarną czy inne instytucje wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego czy też po prostu ratownictwo medyczne. Nie sposób również nie pamiętać o roli, jaką w systemie bezpieczeństwa państwa pełnią służby specjalne, tutaj ze szczególnym uwzględnieniem służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, takie jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy to bezpieczeństwo zewnętrzne, takie jak Agencja Wywiadu. Należy też mieć na względzie, że mamy również służby, które odpowiadają za niejako wojskowy aspekt tego bezpieczeństwa, a więc służbę kontrwywiadu wojskowego i służbę wywiadu wojskowego. Przechodząc niejako do studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lubelskiej Akademii WSEi, trzeba powiedzieć, że studia te oczywiście przybliżają teoretyczny aspekt organizacji, funkcjonowania, właściwości, zadań, jak również wzajemnej współpracy czy wzajemnej zależności tych wszystkich służb. Natomiast przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że studia, jakie oferujemy, przede wszystkim mają charakter praktyczny, co przejawia się tak jakby w pierwszej kolejności w kadrze dydaktycznej, która te zajęcia prowadzi. Spośród wykładowców Lubelskiej Akademii WSEi mamy bardzo dużo praktyków, funkcjonariuszy służb, które wymieniłam,
Mamy oczywiście żołnierzy zawodowych, mamy funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej. Ja byłam już funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i ten praktyczny aspekt przejawia się w tym, że jako osoby, które miały okazję pracować w poszczególnych organach czy instytucjach bezpieczeństwa państwa, jesteśmy się w stanie ze studentami dzielić naszym doświadczeniem, zarówno jeżeli chodzi o wewnętrzne funkcjonowanie tych instytucji, jak również pewne jakby zewnętrzne funkcjonowanie, czyli realizowanie zadań, poszczególnych zadań przez te instytucje. Ten praktyczny aspekt studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lubelskiej Akademii w SEI przejawia się we współpracy naszej uczelni z takimi instytucjami jak Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, tutejszy oddział Żandarmerii Wojskowej, druga Lubelska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej, jak również Nadburzański Oddział Straży Granicznej. W ramach studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzimy też różnego rodzaju projekty i badania w ramach Akademickiego Centrum Bezpieczeństwa Publicznego, jak również współpracujemy z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestępczości w Legionowie. W tym zakresie program studiów, jaki obowiązuje na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jest nierzadko konsultowany, jak również opiniowany z tymi instytucjami, które przecież w przyszłości najprawdopodobniej będą pracodawcami dla studentów, naszych studentów tego kierunku. Ponadto należy powiedzieć, że te instytucje również umożliwiają naszym studentom odbywanie praktyk czy staży i to również świadczy jakby o praktycznym aspekcie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Na koniec warto jeszcze wskazać, że kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne można studiować w dwóch specjalnościach. Jest to kryminologia i kryminalistyka i druga specjalność to zarządzanie kryzysowe. W ramach zajęć organizowanych na studiach studenci tej pierwszej specjalności mają możliwość uczenia się od praktyków techniki, taktyki przesłuchań czy też właściwego zabezpieczania śladów, dowodów na miejscu zdarzeń, na miejscu przestępstw. Natomiast na specjalności z zarządzania kryzysowego istnieje możliwość brania udziału w interaktywnych grach symulacyjnych w sytuacjach określonych zagrożeń, takich jak pożary czy powodzie.